Siemanko, z tej strony Kamek i witam Was w pierwszym odcinku z Reddita w FIFA 17. Już widziałem, w komentarzach pojawiało się pytanie: Kamek, kiedy Reddit? No i przyszedł na to czas, otworzyłem sobie mnóstwo kart, które będę Wam pokazywał. Starałem się tego nie przeglądać, tylko po prostu sobie otworzyć tam, gdzie są jakieś filmiki, co mam nadzieję wpłynie na to, że będzie to zabawny dosyć odcinek. Na samej górze Reddita pierwszy post to Akademia Reddita. Jeżeli znacie troszeczkę angielski, to koleś postanowił otworzyć taką akademię, której uczy grać lepiej, więc ma to dosyć dużo takich tych punktów w górę, więc jeżeli chcecie nauczyć się lepiej grać, to polecam wbić na Reddita. Jeżeli znacie angielski, to powinniście być lepsi w grze, także sprawdźcie sobie to. Jest tu parę filmików, jest tam, widziałem już 3 filmy co najmniej, już są wrzucone o wszystkim, także polecam, a my przejdźmy do części, mam nadzieję, śmiesznej. No i cóż, jak wiecie, Hunter to jest aktor i tak właśnie koleś przeglądał sobie BBC. I kogo tutaj mamy? Oczywiście Alex Hunter w stroju, no widzicie, rzucił karierę piłkarską, postanowił zostać, wiecie, no, rycerzem, bo jak go, wiecie, no, wygrywacie mecze, strzelacie po 4 bramki w Premier League, a później was wypożyczają do Championship, no to idzie zwariować. No jak widać, Alex zwariował. Przejdźmy do drugiej, do fotki kolejnej. No i tak, to jest matematyka EA. Macie 8 kontraktów nowego Ben Arfę, dodajecie do 0 kontraktów Ben Arfę i wychodzi, że macie 6 kontraktów Ben Arfę. Tak. Dobra matematyka. Nie wiem, gdzie się te 2 kontrakty wzięły. O, właśnie to jest ta matematyka EA Sports. Dalej przejdźmy. Butelka strzela bramkę. Zobaczcie na to. Z tej kamery jeszcze tak dobrze tego nie widać. Piłka się po prostu odbija i wpada do bramki. Ale z tej kamery widać to bardzo dobrze. Ta butelka, co jest za bramką, ona musiała jakoś wypaść na boisko i spowodować to, że strzelił. Nie, jak ja bym taką bramkę stracił, na przykład w 80 minucie na 1-1, albo, no widzicie, no to jeszcze był początek meczu, więc to jeszcze proklapsy były, więc może właśnie ktoś wybiegł po prostu, kopnął tą butelkę i ta butelka strzeliła później bramkę. No nieźle. Tutaj, tutaj oczywiście czytamy o The Journey na przykład, że nawet jeżeli ustawicie sobie na poziom amatorski, strzelicie 20 bramek w jednym spotkaniu, to i tak was wypożyczą. No taka jest historia, no i tutaj właśnie nieraz mówią, że to jest po prostu zabawne, że tak jest. Przejdźmy dalej. Suarez i jego celebracja. Chcecie ją zobaczyć? Stympiński podaje do Suareza, Suarez strzela, no i celebruje. Wygląda to jak w jakimś cyrku. Co on wykonał w ogóle? To jest takie piękne. Tak, pęk, stoję sobie, zobaczcie, na bramkarzu. Suarez, pięknie to zrobiłeś. Po prostu perfekcja. Przejdźmy dalej. No, a tutaj mamy koleś strzelił tą bramkę w demie. No i tutaj muszę przyznać, że naprawdę chciałbym kiedyś taką bramkę strzelić w meczu. Zobaczcie, ładne podania, Ibra na skrzydle. Ibra dośrodkowuje Rabonom i... Tak, Skorpion Pogbą. Pięknie to musiało wyglądać. Przejdźmy dalej. Tutaj jeszcze raz cofnę sobie, znaczy ten gif się powtórzy i zobaczycie sobie jeszcze raz. Piękne podanie, prawda? Ale co się wydarzyło wcześniej, zaraz zobaczycie. Zobaczcie, koleś podał piłkę i nie chciał tego tak zrobić, a ten mu piętą przerzucił idealnie to podanie. Możliwe, że Otamendi przeciął to podanie wcześniej, ale no, dzięki temu podaniu Neymar strzela bramkę. Naprawdę fajnie to mu wyszło. Przez przypadek, bo przez przypadek, ale zawsze bang, bang, piękne, piękne. No i przejdźmy dalej. Tutaj mamy coś, co Wam przybliżę. Tutaj już to było pokazane, ale jeszcze raz Wam to pokażę. Bang, dobra. Zobaczcie, jak można fajnie zwieść bramkarza. Bang, zejście i bramkarz myślał, że już ma piłkę, już chciał wykopywać. A tu proszę, dotknięcie. Pięknie to wyglądało. Jeszcze bramkarz wziął pod pachę swojego obrońcę. Naprawdę ładnie to mu wyszło i fajnie, fajnie, że można tworzyć takie właśnie akcje w FIFA 17. Przejdźmy dalej. Co, Pepe? Ja? Zobaczcie teraz na faul Pepe. I on to, on był, patrzcie, bang, tam wyciął go, połamał mu wszystkie kości, ale ja? Nie, Pepe, tak jakbym go widział w prawdziwym życiu. Nieważne, że tam skopał kolesia, on ledwo żyje, to ja? Nie, ja? W życiu, brawo Pepe, brawo Pepe. No i dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Wenger ma 191 cm wzrostu, a jak widzicie w The Journey on jest troszeczkę niższy. No chyba, nie wiem, nie spodziewali się, że Arsenal może wygrać Premier League i że Wenger będzie mógł wnieść puchar do środka.
Dosyć dziwna sprawa, swoją drogą, Di Maria w Arsenalu. Zabawne, zabawne, ale tak, no, Wenger ma 191 cm wzrostu, a tutaj taki niziutki. No i przechodzimy do kolejnego filmiku. Zobaczcie na ten rzut wolny, aż go na cały ekran dam. Zobaczcie, koleś Mathieu podchodzi do rzutu wolnego. Przeszedł sobie dookoła całkowicie, 46 yardów, to jest około 40 metrów, coś takiego. Strzał, nie no, może z 35, 40 metrów. Jak to wpadło? Jeszcze raz chcę, ja chcę jeszcze raz. Zobaczcie na to. No ustawił się tak, jak to w ogóle, to na farcie takim musiało być, to tak podkręcone było i to poleciało tuż za bramkarza. Niesamowity strzał, bang! Tu za bramkarzem wpadł do bramki. Nie wiem, chyba takiej bramki nie zdobędę. Dobra, sprawdźmy. Teraz kolejny zawodnik to jest Dybala. Zobaczmy Dybalę. Tutaj przeciwnik dostaje żółtą kartkę i pewnie będzie rzut wolny. I Dybala. Nie udało mi się strzelić aż tak dobrego rzutu wolnego. W ogóle mało rzutów wolnych w tym roku w FIFA strzelam. Ale Dybala ustawia się prosto na piłkę. No i zobaczymy, jak jeszcze się cofną. No i gdzie on poceluje? Gdzie on poceluje? Górny róg prawy, lewy górny, gdzie wpadnie, nie wiem. Strzał, bęk, podkręcona. Oj. Podkręcił to świetnie. No, nie było to strasznie wysoko, ale podkręcił to niesamowicie. Może będzie widać właśnie z tej kamery. Trochę jak mi się przypomina gol Carlosa z rzutu wolnego na Mistrzostwach Świata. No i tutaj oczywiście na przykład temat, który... Odpowiedzcie, jestem właśnie ciekawy waszej odpowiedzi na ten temat. Jeżeli na przykład jest 0-0 i przeciwnik wychodzi z meczu, czy powinno wam zaliczać zwycięstwo? Albo na przykład jest 0-0, wy wychodzicie i czy przeciwnikowi powinno zaliczyć zwycięstwo? Bo tutaj na przykład koleś opisywał sytuację, w której grał mecz, było 0-0 do 70 minuty, ale cisnął kolesia i on biegł sam na sam, został jego napastnik został sfaulowany, miał rzut karny, a przeciwnik w tym czasie wyszedł, no i nie zaliczyło mu w ogóle tego meczu. Jak myślicie, napiszcie w komentarzu, co myślicie na ten temat. Czy powinno zaliczyć takie zwycięstwo, czy nie? Tak, nie, dlaczego? Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie na ten filmik, patrzcie. Renato Sanchez leży, a co robi przeciwnik? Godin to chyba był. To jest, nie no, po prostu nie mogłem z tego. Usiadł mu na twarzy, dobrze? Ciekawe, czy mu cię spierdział, czy nie? No po prostu niesamowite. Jakie przypadki w tej FIFA czasem są zabawne. Jeszcze dwa filmiki do końca i Ibra, który się cieszy, ale po czym on się cieszy? Nie mogę z tej gry. No nie mogę z tej gry. Jeszcze taki zadowolony ten Ibra. Dobra, i ostatni filmik to najbardziej, czekajcie, od nowa puśćmy, najgorsze nietrafienie w bramkę, zobaczcie. Wystarczy nic nie robić i piłka wpadnie. Nie, po co koleś naciskał strzał, nie wiem. I jeszcze wybite, no nie. I to jeszcze było, tam widzę wynik, chyba było 1-1 i 90 minuta, zaraz zobaczymy. Nie, Visitor, half, druga połowa, 90 minuta, 100%, zaraz zobaczycie u góry, jak się kamera podniesie w tym momencie. I jest 1-1 było, 90 minuta i koleś tego nie trafił. Ja osobiście wyrzuciłbym FIFA przez okno. Także to było na tyle. Jeżeli chcecie kolejne odcinki Reddita, to myślę, że za miesiąc kolejne ciekawe porcje będzie na Reddicie właśnie. No i to tyle. Trzymajcie się, zostawcie łapki w górę. Cześć.